tego miejsca opowiemy Wam o tym, jakie trudności dla nas rodziców pojawiają się przy wychowywaniu dziecka z mózgowym porażeniem, tak jak to ma nasza Teresa. Dzieci biegające po placu zabaw i też chce, a nagle się okazuje, że nie może. I sama doświadcza tego, co jest dla nas bardzo bolesne, że no pewnych rzeczy nie przeskoczy. Po prostu, że jest inna, że już tak będzie. Dlaczego o tym mówimy? Ogólnie też dajemy jej... Słucham. Lala mnie mówi. Lala umie mówić? Tak. A co mówi? Daj mi pić. Daj mi pić? Tak. Mleko. Mleko jeszcze w dodatku. Od 9 lat no, praktycznie mamy same nieprzespane noce. Teresa się budzi w nocy od 2 do 6 razy. No to sobie można wyobrazić, tak jakie mamy poranki, jak nasz dzień może przez to wyglądać. No takim powodem pobudki jest zwykłe zaplątanie się w kołdrę, zwykłe dla nas, zwykłe przewrócenie na bok, no i toaleta, tak? I właściwie chcemy to powiedzieć dlatego, że żeby też nakreślić, że jest to po prostu jest jej życie, tak będzie wyglądało jej życie i my tego nie zmienimy jako rodzice. Raz, dwa, trzy, cztery, trzymaj, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze raz, dawaj, ciągnij, mocno, trzymaj. Raz, dwa, trzy, dwa, wyżej, trzy, cztery, pięć, trzymaj. Co my w ogóle tu robimy, tak? To, że nagrywamy ten film, to są nasze pierwsze wakacje od 9 lat, dwudniowe, tylko ja i Edyta, więc korzystamy z tego, co najbardziej kochamy, mianowicie no, z wędrówek górskich, bo tu jest fajnie. I to też nie jest tak, że my do końca wybraliśmy to miejsce tak sami, pełni, tylko to jest wynik tego, że Tereska opodal ma turnus rehabilitacyjny, opodal mieszkają babcie i dziadkowie, i jest na tyle duża i samodzielna, że możemy z pewnością oddać pod opiekę i w końcu możemy spędzać sami czas. Poza domem też jest praca zawodowa, praca, z której musimy się wywiązywać, w której musimy się też często tłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego się spóźniamy, bądź czegoś nie zrobimy na czas. Niewyprana koszula czasami, wyprana, ale pognieciona. O wypranych nie mówiłem. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to są nasze plany, jakieś marzenia, które mieliśmy jako młode osoby zakładając rodzinę. Wszystko tak naprawdę poszło gdzieś na bok, nie ma tego, tak? Więc czasami szarpiemy, tak jak tutaj ten wyjazd. Udało się cokolwiek i co tylko się da. Ale były takie chwile, że praktycznie no już się rozwodziliśmy, tak? Nie widzieliśmy sensu, żeby razem prowadzić tą rodzinę i to było takie też dla nas bardzo trudne, ale udało się pogodzić to, na szczęście dla naszych dzieci, szczególnie dla Tereni.
Więc to nie jest tak, jak czasami gdzieś mamy takie opinie, czy odpowiedzi, czy listy, gdzie ktoś do nas pisze, jesteście wspaniali, super, dajecie radę. Nie, nie. Tak naprawdę to ma też drugi obraz, takiego też samotności w tej trudności, takiego cierpienia w tej trudności. Tak, ale też te wszystkie właśnie opisy, komentarze, tak, czy listy, czy jakieś też właśnie lajki na stronie Tereski, czy gdy na przykład pojawia się jakiś nowy film o Tereni, albo jakieś wydarzenie takie wyjątkowe. I te wszystkie właśnie komentarze, opinie, bądź jakieś tam informacje od Was, no dużo dają nam takiej energii, tak? Dużo bardzo i... Popraw nóżkę. Popraw nóżkę. Bardzo ładnie. Trzymasz się pięknie nóżkami. Już idziesz użyć, Teresia. Już ruszamy. Chodź, Teresa. Idziesz. Tak. Szerzej kolanka. Tak się cieszy. Super. Widzisz, nią na spacer ze swoją radą. Krok i stop. Krok, stop. Krok, stop. W wyniku tylu różnych deficytów słuchowych, wzrokowych, motorycznych uczęszcza do normalnej szkoły i uczy się normalnym tokiem. Przez ostatnie kilka lat nie widzieliśmy żadnych postępów, jeżeli chodzi o rehabilitację, o jej formę, o jej funkcjonowanie. No tam coś ruchowe, było, ale tak? Trudno powiedzieć, czy to było za pomocą ćwiczeń, czy to było za pomocą, nie wiem, jakiejś jej rozwoju. Tak, i szukaliśmy różnych rozwiązań, różnych metod innych rehabilitacji. Wyjeżdżaliśmy z nią, w końcu zaczęliśmy wyjeżdżać z nią na jakieś takie konkretniejsze turnusy. Nie bazowaliśmy tylko na tych rehabilitacjach, które mieliśmy w naszym miejscu zamieszkania. I właśnie tak dzięki temu poznaliśmy metodę TerraSuite, kombinezony kosmiczne, które dały nam po prostu nadzieję na kolejne... No dały nam nadzieję. To jest najfajniejsze, że w końcu widać, tak, jak ta Tereska przyćwiczy 3 tygodnie na turnusie i nagle sama stanie o kulach, albo tak jak ostatnio ruszy krok naprzód przy balkoniku, no to po prostu no, serce bije mocniej, łza się wokół kręci i człowiek widzi jakiś sens i cel w tym wszystkim. Łokcie wypracuj, łokietki wypracuj ładnie. Krok i stajesz. Krok i stajesz. Wyprostuj kolanka. Wyprostuj kolanka. Wyprostuj kolanka. Brawo, Terenia. Ma brata Antka, który jest rok starszy od niej. Jest to wspaniały duet. Razem się bawią, razem kłócą, razem się uczą. Antoś bardzo dużo uczy Tereskę. Nawet tak naprawdę no nie ma, nie w różnych, w takich różnych sytuacjach spontanicznych najczęściej. Jest tym takim starszym bratem, który pomaga jej w różnych czynnościach. Często też jest nią zmęczony i to widzimy. Lubi się schować wtedy w swoim pokoju, założyć słuchawki, słuchać muzyki. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy pojawiają się czasami takie trudne zachowania Tereni, tak? Jak na przykład ciągłe pytania, w kółko to samo, albo po prostu w kółko ta sama zabawa. Są też takie sytuacje, gdzie Antek zderza się z tym, że musimy z Tereską jechać do szpitala i no, rozstajemy się, tak? Czasami na wiele dni, czasami na tygodnie. Więc jest i tak miał całe dzieciństwo praktycznie, więc mamy nie było na 2 tygodnie,
na tydzień, na 3 tygodnie. A są sytuacje takie, gdzie jest mecz, gdzie fajnie by było, żeby mama to widziała, gdzie jest jakieś osiągnięcie szkolne, więc to jest też tak, no, taka sytuacja, gdzie dużo po prostu musi znieść, tak? A mimo to jest właśnie bardzo dzielny w tym, co robi, tak jak powiedziała Edyta, że po prostu no, jest wspaniałym wzorem dla Tereski. Tak, Telenia jest wpatrzona w swojego brata. Chciałaby robić wszystko to, co on. Ją właściwie mobilizuje do wielu rzeczy, tych też sportowych. Głównie jak jest w jakimś środowisku, to chętnie się bawi z chłopcami niż z dziewczynkami. W ogóle bawi się we wszystkie zabawy takie chłopięce, tak? Czyli naprawianie maszyn, auta, budowanie, szczelanie z łuku, walka na miecze. To jest taka zabawa, którą Antoś prezentuje gdzieś tam wcześniej, właśnie takie doświadczenia były, pokazywał jej, ona widziała i tak po prostu teraz go naśladuje. Świetnie się dogaduje z chłopakami. Ogólnie jesteśmy przekonani, że gdyby była pełnosprawna, byłaby no taką bardzo żywą duszą towarzystwa i na pewno by miała wspaniale, no miałaby dużo energii. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Teresa, tutaj musisz kucnąć. Z drugiej strony. No i co? Kucnij tak jak ja. A weź rękę. Jeszcze schowaj się. No bo już na spokojnie, no powiedz mi. No i głowę wystawimy. Teresa. Gdzie Teresa. Wystawimy głowę? Raz, trzy. Teresa! Ale weź w teatru, bo tam jest jakiś patron. Co jeszcze możemy powiedzieć o Teresce? Teresa nas codziennie uczy nowych rzeczy. Na przykład